Hej kochani, witam Was w kolejnym tutorialu z serii świątecznej. Tym razem przychodzę do Was z takimi choineczkami, które każdy może wykonać bez problemu w domu. Są idealne do wykonywania z dziećmi, bo bardzo fajnie można się nimi bawić. I nakład finansowy, żeby zrobić takie choineczki, jest naprawdę niewielki. Tutaj macie w zbliżeniu, jeszcze tak pokażę. Co potrzeba do zrobienia takiej podstawowej wersji choineczki? Ja sobie ją odłożę tutaj na bok. Do takiej podstawowej wersji choineczki potrzebujecie patyczki drewniane, takie kreatywne. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja kupiłam moje w aptece i taka paczka kosztowała mnie około chyba 6 zł i jest tutaj 100 sztuk. Więc wydaje mi się, że takie w aptece będą po prostu tańsze. To są szpatułki laryngologiczne, więc polecam sprawdzić w sklepach, w aptekach. Więc potrzebujecie te szpatułki, potrzebujecie pistolet z klejem na gorąco, bo bez tego może być trochę ciężko. Ewentualnie taśma dwustronna, jeżeli nie chcecie kleju na gorąco. I potrzebujecie farbki. Ja mam akurat farby akrylowe, natomiast farby takie zwykłe do malowania szkolne też jak najbardziej się będą nadawać. Potrzebujecie oczywiście wodę i pędzel, nożyczki jak najbardziej. No i potem już przystępujemy do ozdabiania. I generalnie ja w swojej choineczce mam pompony i trochę kleju klej z brokatem. Właśnie, klej z brokatem. To chciałam powiedzieć. Natomiast jak widzicie, ta moja choineczka, ona stoi. I żeby zrobić coś takiego, żeby ona stała, to są dwie drogi. Albo ta łatwiejsza, jeżeli macie w domu plastelinę, to robicie kostkę plasteliny po prostu. Ja nie miałam plasteliny, więc poszłam troszeczkę trudniej. Mam tutaj gąbkę florystyczną, taką najzwyklejszą, pociosaną przez kota, jak widać, gąbkę florystyczną. I owinęłam tę gąbkę rolką po papierze toaletowym i oblepiłam mchem. Kupiłam sobie taki zestaw z mchem i właśnie to zrobiłam. Ok, no to powiedziałam Wam, co potrzebujecie, natomiast do ozdabiania możecie użyć właściwie wszystkiego, czego chcecie i co znajdziecie w domu. Jak to robimy? Bierzemy te szpatułki. Jedna szpatułka będzie naszą podstawą do choinki. To jest w sumie oczywiste. Natomiast resztę będziemy musieli ciąć. I pierwsze, co robimy, to pozbywamy się tych zaokrąglonych końcówek. Bo to nam tutaj nie będzie grało, jak z jednej strony tylko będzie zaokrąglona, a z drugiej nie. No i teraz będziemy przycinać. Jak widzicie, te patyczki są układane warstwowo i jeden jest większy od drugiego, więc szczerze ja po prostu przykładam sobie i sobie mierzę. Czyli jak ucinacie jeden, to potem sobie przykładam ten mniejszy do tego i wycinam sobie drugi. Już taki większy. No i tutaj będę miała trzeci. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc o, tu z jednej strony już mam obcięty. Przymierzam sobie ten czwarty. No i znowu robię większy. Sobie sprawdzam, fajnie. I powiem Wam szczerze, że piąty sobie zrobi taki jednak na górę, jeszcze mniejszy niż ten pierwszy. To sobie możecie dostosowywać w trakcie. O, zdarza się czasem, że się nam rozwarstwi ten patyczek, ale to nic nie szkodzi. Można wtedy wyciąć następny, one nie są właśnie drogie, więc nie ma problemu. Kot się schował, nie ma dzisiaj parcia na szkło, o dziwo. Ten też mi się rozwarstwił. Mam trochę za tępe nożyczki, ale to nic, będzie troszeczkę mniejszy. Ok, i teraz bierzemy nasz klej na gorąco. I dajemy tutaj na środek krople kleju. Przyklejamy tutaj na samej górze. Teraz bierzemy ten drugi i tak samo dajemy krople kleju. Ten mój klej na gorąco jest taki oporny, nie chce stać.
i przyklejamy trochę niżej. Jeżeli macie ochotę, to w ogóle nie musicie robić tych przerw tutaj. Mnie się akurat taka z przerwami podoba, więc robię z przerwami. Możecie sobie je tak trochę krzywo poprzyklejać, jak uważacie, jak się Wam podoba. Widzicie, to jest naprawdę banalnie proste. Jeżeli nie macie tego kleju na gorąco, to naprawdę możecie spróbować z taśmą dwustronną. To się powinno chwycić. Ja sobie ten dam krzywo na przykład. Ten jeden. I ten też sobie dam krzywo. Fantazyjna choineczka. Ok. I jak to nam wyschnie, bierzemy farbę. No ja mam właśnie akrylową, to sobie tak od razu maźnę tutaj. I malujemy. Oczywiście nie mam żadnej podkładki pod to, bo po co? Jeżeli chcecie na przykład, żeby wasza choineczka służyła jako zawieszka na choinkę, to ten dół pomalujcie jej oczywiście na brązowo. Trudno, będę miała cały blat pomazany, ale to się zdarza. Ok, i zostawiamy sobie tą choineczkę do wyschnięcia na chwilkę. A ja zajmę się teraz przygotowaniem tego czegoś, w czym będzie stała. Jako że nie mam właśnie tej plasteliny, to wycinam sobie po prostu taki kwadracik. Ups. Taki kwadracik. I teraz biorę moją rolkę. Jak widzicie, ona jest dużo większa niż ten mój kawałek, więc ja sobie ją troszkę zmniejszę. Przymierzam sobie do tego. Daję znów klej. I przyklejam. Trzeba przytrzymać, jak jest taki twardy papier, to tym bardziej. Ok. Muszę się trzymać. Dobra. I teraz biorę ten mój mech. Fajnie jest urwać taki większy kawałek sobie. Jest dużo łatwiej go przyczepiać. Dobra. No i dajemy sobie klej. I przyklejamy mech. Jeżeli nie macie mchu, to właściwie możecie jakieś choineczki użyć, czy też po prostu pomalować, to też bardzo ładnie będzie wyglądać. No
jeżeli macie plastelinę, to jak najbardziej brązowa plastelina może spokojnie służyć za taki stojaczek dla choinki. Ten świąteczny czas jest o tyle fajny, że możecie użyć wielu rzeczy, które macie w domu. Po prostu do ozdób bardzo często się używa tego, co znajdzie się w domu. I to sobie zgarnę. Mamy to. Nie wiem, czy ta choineczka mi już w 100% wyschła, ale przyklejamy. Nie wyschła, ale to nic. I teraz musimy jeszcze zakryć tą tutaj górę, żeby nie była widoczna. Więc znowu bierzemy trochę mchu. Tutaj możecie go rozerwać na mniejsze kawałki. Dajemy go do środka i zakrywamy. Ja akurat ten mech bardzo lubię, więc w czasie takim przedświątecznym nadużywam go i dodaję go po prostu wszędzie, właściwie do każdej możliwej ozdoby, więc pewnie w tym filmiku zobaczycie sporo, w ogóle w tych filmikach świątecznych zobaczycie sporo ozdób z mechem. Okay? I jeżeli macie, jak gdzieś mam, jeszcze suchy śnieg, to też możecie trochę popruszyć suchym śniegiem. Tak, po prostu troszkę, żeby było bardziej świątecznie. Teraz ozdabiamy naszą choineczkę tak jak chcemy. Ja sobie może wezmę brokat. Tak sobie troszeczkę, żeby się tylko błyszczała. Wzorki sobie zrobię. Tutaj już możecie używać swojej wyobraźni, możecie malować, ozdabiać na każdy możliwy sposób. Ja jeszcze tutaj przykleję taką małą szyszkę. Nie będę aż tak mocno ozdabiać akurat tej choineczki, tylko sobie dam takie dwie. Natomiast jeżeli właśnie macie pomponiki, to możecie poprzyklejać sobie dokładnie w taki sam sposób jeszcze pomponiki, ewentualnie jakieś inne gwiazdki, co tylko Wam się podoba i co tylko znajdziecie w domu. Jak widzicie, choineczki są naprawdę mega proste, szybko się je robi i możecie je zrobić bez problemu z dziećmi. Trochę tu mam bałagan, ale trudno. Tak jak już mówiłam, w poprzednim tutorialu prosiliście mnie o proste ozdoby, dlatego dzisiaj i przez jeszcze kilka następnych tutoriali będę do Was przychodził właśnie z takimi prostymi, szybkimi ozdobami świątecznymi, które można właśnie wykonać no tak szybciutko z tego, co ma się w domu, albo ewentualnie skoczyć szybko do apteki po te patyczki i wykonać takie choineczki. Okej. Co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, jeżeli Wam się podobało, to dajcie mi kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco z tym, co wrzucam. Mam nadzieję, że przed świętami zdążę wrzucić jeszcze jakieś tutoriale. Na pewno zdążę. Odwiedzajcie mnie na Gitago Art właśnie. A jeżeli zrobicie taką choineczkę, to będzie mi bardzo miło.
jeżeli oznaczycie mnie hashtagiem kurs GitagoArt, bo wtedy będę miała większą motywację do działania i będę wiedziała, że używacie tych moich tutoriali. Okej, no to chyba wszystko. Kot się Wam już nie pokaże, bo widzę tutaj kątem oka, że poszedł spać, więc pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym tutorialu.